Co to, mały? Może powinniśmy zająć się poszukiwaniami, Bidi. Nie wyglądali na separatystów, jakich pamiętam. Jeźdźcy chaosu? W co ten Gris się wpakował? O! Co za widok! Gris wybrał sobie ciekawe miejsce do życia. Podziwiać widoki. Nikt się tędy nie przedrze, chyba że z dziurą po blasterze. Ciekawe, czy dadzą mi awans za wykonanie dobrej roboty. Wtedy każę innym droidom pilnować urwiska. A, wtedy nie będę mógł podziwiać widoków. To ci dopiero szkopu. Problem z głowy. O, miał rację. Co za widok? Nieźle. Oszczędzimy trochę czasu. Te droidy na pewno służą już komu innemu. Smoły. Bądź ostrożny. To nie brzmi zbyt dobrze. Dobrze. A więc wybuchają. Dobrze wiedzieć. Statek utknął, he? Co ty nie powiesz? Szkoda, że nie możemy pomóc.
Zdecydowanie się zbliżamy. Chyba widzę wyjście. Tuż za tym stworem. Chodźmy dalej. Podaj swoją tożsamość. Kiedyś ludzie się wreszcie nauczą. Serio? Nie widzą szerszej perspektywy? Zaprzeczam. Ty też musisz. Wykryto im długo. Nie zamierzam dziś. Patrz na to. Ci jeźdźcy to zwykli mordercy. Gniazdo. To przywlekło tu swoją ofiarę i... Musimy tylko się tu jakoś przedostać. Gris będzie zaskoczony, jak nas zobaczy, nie? O! Mam nadzieję, że nic im nie jest. Kim jesteście? Spokojnie. Jesteśmy razem. Co się stało? Napadli nas jeźdźcy. Ja uciekłem. Nie wiem, gdzie jest reszta. Co tu robią ci jeźdźcy? To co zwykle, czyli dręczą i okradają ludzi, próbujących przeżyć na tej skale. Pęszą wokół starych wykopalisk. Mam nadzieję, że te droidminy rozwalą ich na kawałki. Tak, i miejmy nadzieję, że nas nie rozwalą. Tu jest zbyt niebezpiecznie. Lepiej stąd iść. Tak zrobię, gdy już będzie bezpiecznie. Panel kontrolny jest gdzie indziej. Muszę znaleźć inną drogę. Thank you.
Coś ciekawego? Sprawdźmy to. Te stare tamy ledwo trzymają się kupy. Te ślady po blasterze nie wyglądają przyjemnie. Ktoś dobrze celował. Pora na ulepszenie. Poszło łatwiej niż z konstrukcją mojej pierwszej broni. Płyniemy. Ruszać się! Proszę, puśćcie mnie! Nie będę już się zapuszczał do przekopu! Nie słyszałeś to? Nie uciekniesz na dalej. Zgłoś to. Kolejny załatwiony. Daj szkolenie!
Ja tylko... Wtargnąłeś tu. Rozwalić go. Droid Komando, nie tęskniłem za nimi. Co znalazłeś, mały? Musimy je otworzyć. Hej, co znalazłeś? Chcesz to nacisnąć, nie? No ale potrafią walnąć. Dobra, znajdźmy wyjście z tej smolistej dziury. Sprawdź to, Bidi. Może się przydać.
Ktokolwiek tu mieszkał, już dawno się wyniósł. Ciekawe, co budował. No, to powinno wystarczyć. Ruszajmy, już prawie dotarliśmy. To naprawdę mało przyjemne. No, wciąż kiepsko. Uważał, kogo skanujesz? No chodź. Mogłem cię zostawić w gnieździe Raptara.
Bagniaki! Jesteś daleko od Boganu. Myślisz, że też tak dam radę, Bidi? Widziałem cię wcześniej? To niezła zmiana scenerii. Miejscówka Gliza musi gdzieś tu być. Tak. Spójrz na to. Ładny widok, prawda? To twój statek spadł do przekopu? No, mieliśmy małe... problemy techniczne. Co, jeźdźcy chaosu? Zaatakowali, gdy wylądowaliśmy. Dobrze, że żyjesz. Czego szukacie w tych stronach? Starego przyjaciela. Griza Drytusa. Griza? A niech mnie, znam go. Prowadzę okoliczną stajnię. Nazywam się Mosey. Jestem Cal. A to BD-1. Ale uroczy z ciebie droid. Miło ujrzeć przyjazną twarz. Zgadzam się. No, droga powinna być czysta, nie napotkasz kłopotów. Chyba, że ich poszukasz. O, i pozdrów do Medendra, gdy będziesz w mieście. Bywa szorstka wobec obcych. Rozumiemy. Dzięki za radę, Mosey. Luzik. Nie spodziewałam się ciebie tak szybko. Pomyślałem, że zajrzę do stajni. No to źle trafiłeś. Zajmuję się tu tylko Brutusem. To Nekko. Stajnia jest w mieście. A jeśli zechcesz osiodłać jakieś zwierzę, wpadnij. Będę o tym pamiętać, Mosey. Dzięki.
już, przeklęte bydle! Ruszaj się! Dobrze, idziemy. Może wypróbujemy kilka nowych komponentów. Udało się. Dobrze będzie znów zobaczyć Griza. Minęło sporo czasu. Może on wie, gdzie trafili pozostali. Sir uwięziona w przeszłości, Merin w podróży. Starożytna historia. Myślałeś, że możesz nas oszukać? Czekaj! To tylko małe nieporozumienie! Hej! Puśćcie go. To. Nie wchodzi w rachubę. Ten stwór sprzedał nam bezcenny relikt. To klucz do obiektu naszych poszukiwań. Tylko, że jest on fałszywy! Byłem pewien, że to autentyk Ravis. Słowo! O! Ja ci wierzę. Ale takich błędów jak ten nie można tolerować! Niech to będzie ostrzeżenie! Dla każdego, kto zadrze z jeźdźcami chaosu! Zabij go. O nie! Nie! Dosyć! Odejdź. To Jedi. Przypomnij naszemu znajomemu, dlaczego tacy jak on powinni być martwi. Musisz się bardziej postarać! Za słaby jesteś! Imponujący. Kiedy znów zechcecie powalczyć, zapraszam do nas. To wielka radość móc zobaczyć jednego z was w akcji po tych wszystkich latach. Wielki rycerzu Jedi, jeśli mnie oszczędzisz, oddalę się stąd w pokoju.
zobaczenia. To on doma! To on tak odważnie postawił się jeźdźcom chaosu! W porządku, wystarczy, Targl. Targl, chodź na mi tu! Dobrze. Jesteś doma? Tak, to ja. A ciebie jak zwą, Jedi? Jestem Cal, a to BD-1. Byłbym bardzo wdzięczny za dyskrecję. Tutaj na pograniczu trzeba trzymać się razem, jeśli chce się przetrwać. Tak jest. Nie musiałeś pakować się w tę całą kabałę. Nie inaczej. Targl, cicho. Dochowamy tajemnicy, Cal. Jestem pewna, że oboje na tym skorzystamy. Dzięki. Salonu niczym wiatr. Twój czas jest tego wart. A, potencjalny klient. Co podać? Nic. Dzięki. Ale pomyłka. Szukam starego przyjaciela. Cztery ręce, włochaty, wygadany. No. Wysoki inaczej? Możesz wyjść, staruszku, jest czysto. Mówię ci, Monk. Ci jeźdźcy chaosu wykończą to miasteczko. Nie mamy żadnej nadziei. Zero, nic, lipa. Jak leci Bidu. Chwileczkę. Cal, Calu Kestisie, chodź no tu, ty synu bagniaka. Oj, trochę cię nie widziałem, tęskniłem. Cześć. Niech no na ciebie spojrzę. Źle wyglądasz. Ciebie też dobrze widzieć, Gris. Hej, dbasz o chłopaka? Ważniejsze, dbasz o modliszkę? A, no... Na ostatniej akcji mieliśmy małe komplikacje. Jakie komplikacje? Takie imperialne. No tak, po co ja pytam? Te ciule ostatnio węszą też na Kobo. Modliszka straciła żyroskop. Musisz nam pomóc w naprawie. Jasne, czym chata bogata? Weź, usiądź sobie. Słuchaj, Monk, nalej mojemu przyjacielowi coś wyjątkowego. Napitki. Jeden śliski, Monk. Już leci. Witaj w salonie Pajluny, najlepszym lokalu po tej stronie Zeltrosa. Wiesz, twój opis jest bardzo skromny. Proszę bardzo. Przejęliśmy go z Monkiem od poprzedniego właściciela po, ciężkim przypadku zatrucia blasterem przez jeźdźców chaosu. Znamy się już. W porządku, Gris? A tak, jasne. Dopóki niczego ode mnie nie chcą. Hej, co się stało na modliszce? Byliśmy na Coruscant. Szpiegowaliśmy dla So Guerrery. Poszło źle. Tylko my z tego wyszliśmy. To, co robię, wydaje się bez sensu. Imperium wciąż rośnie w siłę. Wszystko się zmieniło, odkąd się rozstaliśmy. No, ale przeżyliśmy sporo miłych chwil. Ja, ty, kosmiczna wiedźma, Sir. Rozmawiałeś z nią ostatnio? Merin ciągle podróżuje, przemierza nowe miejsca i poznaje nowych ludzi. Ja mówiłem o Sir. Nie. Już dawno. A ty? To jej kredyty pomogły rozkręcić to miejsce, ale jeszcze tu nie zajrzała. Jest bardzo zajęta swoim nowym projektem. Hej, Cal.
Może się trochę rozluźnisz, zanim naprawimy modliszkę. Galaktyka może te parę godzin poczekać. A, powinniśmy ruszyć, gdy tylko skończymy i... Przygotowałem w piwnicy wolny pokój specjalnie dla ciebie. Zajrzyj tam, Kal. No dobra. Dzięki, Gris. Długo już tu pracujesz? Jakiś czas, ale trudno to nazwać pracą. To by sugerowało, że mamy stałych klientów. Szkoda. To miejsce ma potencjał. Dokładnie to samo sobie wmawiam. Dokładnie to samo. To gdzie jest ten pokój? Pokój? O, będziesz nim zachwycony, młody. Skręć w prawo za barem, przejdź przez kuchnię. Wybacz. Nie wyglądasz na jeźdźca. Co mnie zdradziło? Nie celujesz mi blasterem w twarz, nie rozlewasz drinków i... Poczekaj chwilę. Nie zatrzymuj się, cwaniaku. Jak chcesz. No, i co masz do powiedzenia? Mamy jakiś problem? Daj mi chwilę. Tu jest kuchnia. Piwnica musi być tutaj. Gris zawsze miał dobrą rękę do roślin. Wiesz, że on z nimi rozmawia? Kobo leży dość daleko od szlaków handlowych. Gris radzi sobie z tym, co znajdzie. To Halixetsir. Ciekawe, skąd się tu wziął. Może potem. Teraz naprawdę muszę odpocząć. Wciąż gadasz przez sen, he? Niektóre rzeczy się nie zmieniają. Dziwak. Włochacz. Dzięki, że mnie przyjąłeś. Wiadomo. A myślałeś, że po co trzymam tu twoje graty? Miałem nadzieję, że kiedyś zrobisz przerwę i wpadniesz. Obaj wiemy, co się dzieje, kiedy tkwię w jednym miejscu. Mówiłeś, że masz tu gdzieś zapasowy żyroskop. Mamy sporo czasu na naprawę modliszki. To o tobie chciałem pogadać. Nic mi nie jest. Muszę jak najszybciej ruszyć. A potem co? Będziesz szukał guza z Sogererą? Może. Ta. Ktoś z nas musi walczyć. Zabawne. To samo powiedziałeś, gdy się wszyscy rozstaliśmy. Tak, bo ja... Dobra, słuchaj. Wiem, że mieliście swoje powody. Ale ja nie mogę po prostu odpuścić. Muszę walczyć. I co w ten sposób osiągnąłeś?
Przykro mi to mówić, ale wciąż tracisz ludzi, a sam mówiłeś, że Imperium z każdym dniem rośnie w siłę. Może nastała już pora, byś przestał myśleć mieczem świetlnym. Pomyśl o sobie, ustatkuj się, znajdź sobie dom. Jaki dom, Gris? Ja nie mam domu. Zakon był domem, nauczycielem, wszystkim, co straciłem. Czym jest ich poświęcenie, jeśli się poddam i schowam głowę w piasek? Los się z tobą łaskawie nie obszedł, ale czas, żebyś mnie posłuchał. Ja już dostałem od życia nauczkę. Musisz wiedzieć, kiedy spasować, gdy gra jest ustawiona. W przeciwnym razie stracisz coś, czego już nigdy nie zastąpisz. Dobrze. Chcę ci coś pokazać. To tunel przemytników. Był tu już wcześniej. Śmiało, zajrzyj. Trzymam tam sporo różnych części. Na pewno znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do naprawy modliszki. Dzięki. Doceniam to. Kal, mogę ci coś wyznać? Naprawdę miło cię znowu widzieć. Ciebie też. Gris, przemyślę twoje słowa. Uważaj tam pod nogi. Poważnie, mam problem ze szkodnikami. Stare tunele przemytnicze, co? Gris zawsze chował jakieś asy w rękawie. Zablokowana. Chodź, wrócimy tu później. Bagniaki, to one wystraszyły Grisa? No chodź. Milutki jesteś. To ty straszyłeś Grisa? Cześć, mały. Dobra robota.